Cześć, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 10 odcinek PZBook Wideotyp Dnia. W dzisiejszym odcinku mecz numer 4 finałów NBA pomiędzy Golden State Warriors a Toronto Raptors. No i przechodzimy szybko do konkretów. Dzisiaj Warriors, aby wygrać i być dalej w grze, muszą zacząć rzucać więcej punktów. Problemem ich jak na razie jest ofensywa. Dotychczas w każdym spotkaniu rzucali ich po 109. Dokładnie, w każdym jednym meczu było to 109 punktów. Udało się wygrać tylko wtedy, kiedy ich obrona zadziałała fantastycznie w meczu numer 2, a do tego Raptors budowali swoje rzuty. Przydałoby się jednak, żeby ich atak zaczął funkcjonować jeszcze lepiej. Steph Curry meczem numer 3 pokazał, że jest w gazie. A teraz przy prawdopodobnym powrocie Klaya Thompsona ich szanse na to się zwiększają. Warriors zdecydowanie muszą poprawić swój atak, muszą grać jeszcze szybciej niż dotychczas, gdyż jak na razie wciąż są ofiarami wolniejszej gry Toronto Raptors. Brakuje im punktów z kontrataku, brakuje im punktów łatwych, które regularnie w poprzednich sezonach, w poprzednich seriach zdobywali. Plusem dla nich jest to, że zazwyczaj na porażki odpowiadają bardzo dobrymi występami. Tak samo było już w tym sezonie chociażby w rywalizacji z LA Clippers, gdzie po porażkach odpowiadali 132 i 129 punktami. Podobnie musi być teraz. Jeśli nie przekroczą granicy punktowej, którą przygotował dla nas PZBook na poziomie 109,5, prawdopodobnie mogą się żegnać z marzeniami o mistrzostwie. Nie gra Kevin Durant i być może nie wróci. Także to jest ten decydujący dla nich moment. Dlatego typuję powyżej 109,5. Jak mawiał bowiem klasyk, konkretnie Rudy Tomjanowicz, nigdy nie lekceważ serca mistrzów. A Warriors jeszcze się nie poddali i te granice 109,5 punktów powinni w meczu numer 4 przekroczyć. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!